Witamy Państwa, dzisiaj mamy 1 czerwca i mamy przegląd najładniejszych bramek Akademii Rakowa Częstochowa. Mateusz Żdowiak. Fabian Piasecki. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Jest trzeba pora, szytkowanie. Fabian Piasecki, a nie, to nie Fabian Piasecki. O lolo, go. Co za bramka. What a goal. Musimy zadzwonić do Antoniego, kto się inspirował kim, bo bramka naprawdę piękna. Dośrodkowanie też niczego sobie. Powiem Ci, że mogłaby konkurować z Twoją bramką i nie wiem, która jest ładniejsza. No. Piłka ustawiona, co z tego będzie? Oj. Ależ uderzenie, petarda, naprawdę. Palca liga. Ciekawa decyzja i jeszcze lepsze wykonanie, naprawdę, niesamowite. Kapitalna bramka. Co on tutaj zrobił? Co on wymyślił w ogóle? Szapoba. Najlepsi piłkarze świata by się nie powstydzili takiego uderzenia. No niesamowite uderzenie, naprawdę. Fantastycznie to było. Wielki szacunek dla niego za to uderzenie. Ogólnie gra z aparatem słuchowym i z tego co wiemy, to ma niesamowity przegląd przestrzeni, także no, bramka palca lizać, oby więcej tak. Zasada korytarza zachowana, fantastyczna piłka przez Oliwiera Trajanowskiego, naprawdę duża wizja gry. Ale podanie, naprawdę fenomenalne. W stylu Messiego, takie przeszkające. Nawet Kevin De Bruyne, coś takiego. Tutaj spadający liść. Uderzenie w stylu takiego Davida Luiza, tylko lewą nogą, co? Lewą nogą i spada na kołnierz. No i tutaj cebulka nasza. Balans. Niesamowite. Uderzenie w same widły. A la Koczergin. Widać te kocie ruchy, ten balans. Tak jak Marcin z Wisłą Kraków kiedyś. Tutaj Oliwier. Oliwier Trajanowski. Przyjęcie, ale poradził sobie, zgubił krycie. Wjeżdża w pole karne, coś z tego może być. Przełożenie. I piękne uderzenie od poprzeczki. Ależ to wpadło. Dziękujemy, że byliście z nami. Za nami przegląd najładniejszych bramek grup młodzieżowych. Był z nami Fabian Piasecki. Mateusz Żdowiak. I z okazji 1 czerwca, Dnia Dziecka, chcieliśmy życzyć wszystkim grupom młodzieżowym, dzieciom wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy w tym dniu i nie tylko. I rozwijajcie się, swoją pasję, trenujcie, miejcie z tego radość. Pozdrawiamy. Trzymajcie takie piękne bramki. Dokładnie. Cześć. Cześć.